łodzi podwodna. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj czujesz? Dziękuję, fantastycznie. Akurat dzisiaj wypada pora na moje coroczne mycie. Wiadro. I gąbka. Pełny serwis. I gotowe. Aha, znacznie lepiej. Jak uważasz, Henisiu? O, tak. Po prostu lśnisz jak słońce, ale czym się właściwie zajmujesz? Jesteś jak inne łodzie? Co prawda, przypominam łódź, ale zamiast pływać po powierzchni wody, pokonuję głębiny. Jej, to niesamowite łodzi podwodna. A ja lubię nurkować w swojej masce z fajką. Na pewno widziałaś wiele cudownych rzeczy. Bo tak być powinno. Lecz niestety ostatnio oglądam tylko cuchnące opony, obślizgłe butelki i zardzewiałe wózki sklepowe. Cześć, Krisiu! Cześć, dzieci śmieci! Jest takie jedno miejsce, które chciałam zawsze zobaczyć, ale nigdy nie miałam okazji. To wielka rafa koralowa w Australii. Wielka rafa koralowa? Powiedz, co to takiego? Wielka rafa koralowa jest klejnotem oceanu. Jest domem najpiękniejszych i najbardziej urzekających stworzeń wodnych na świecie. To brzmi niesamowicie, łodzi podwodna. Popłyń tam! Bardzo bym chciała, Henisiu, ale mój kapitan sparzył język mrożoną rybą z frytkami i wrócił do domu. Gdyby był jakiś inny kapitan... Chyba właśnie wpadłem na świetny pomysł, wiesz? Ja mogę zostać kapitanem łodzi podwodnej i razem popłyniemy na poszukiwanie wielkiej rafy koralowej. Doskonały pomysł, Henisiu. To się cieszę, ale po kolei. Którędy do wielkiej rafy koralowej? Dokładnie nie wiem. Może zanurzymy się i kogoś zapytam. To dobry pomysł, łodzi podwodna. Następny postój, wielka rafa koralowa. Cześć, mieczniku. Wiesz, jak dotrzeć do wielkiej rafy koralowej? Obawiam się, że nie, ale za to wiem, jak trafić w tę tarczę. Ja! Punkt dla miecznika. Witaj, podwodna szkoło. Czy ktoś z was wie, którędy do wielkiej rafy? Za wcześnie na geometrię. Poznajemy liczby. 1, 2, 3, prawda, dzieci? Tak, pani Klap. Cześć, meduzy. Czy wiecie, gdzie znajduje się wielka rafa koralowa? Nie wiemy, Henisiu, ale może zechcesz obejrzeć nasz pokaz świateł? I co teraz zrobimy? Przeszukaliśmy już pół oceanu i nie znaleźliśmy wielkiej rafy koralowej. Może użyjemy peryskopu? Zrób to, Henisiu. Czy coś tam widzisz? Widzę rybę, rybę i olbrzymią kałamarnicę płynącą prosto na nas. Znowu ryba. Olbrzymią kałamarnicę płynącą prosto na nas. Płyń! Pa, meduzy! Pa, podwodna szkoła! Pa, mieczniku! Szybciej, Henisiu, zaraz nas dopadnie. Schowajmy się za tym głazem. Dobra, myślę, Henisiu. Teraz na pewno nas nie znajdzie. Nie bójcie się. Rozmawiałam z przyjaciółkami meduzami. Powiedziały, że szukacie wielkiej rafy koralowej. Zgadza się, olbrzymia kałamarnico. Wiesz, jak tam dotrzeć? Oczywiście, że wiem, Henisiu. Właściwie to już jesteście. Jej, to niesamowite. Dzięki, kałamarnico. Henisiu, jest piękniejsza i wspanialsza, niż mogłabym sobie wyobrazić. Masz rację, łodzi podwodna. To jest prawdziwy klejnot oceanu. Dzień, w którym Henisz poznał łódź podwodną i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał łódź podwodną, znalazł przyjaciół i świetnie bawił się. Woła łodzi podwodna. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki, że pomogłeś mi znaleźć wielką rafę koralową. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisz poznał... helikopter! Cześć, helikopterze! Cześć, Henisiu! Jak się czujesz, helikopterze? Po prostu fantastycznie, bo dziś odbędzie się pokaz lotniczy. Już nie mogę się doczekać. Będzie odrzutowiec... Cześć, Henisiu!
Sterowiec. Cześć, Henisiu. I dwupłatowiec. Jupiha, Henisiu! Czołem, chłopaki. A co u ciebie, helikopterze? Ostatnio latałem z ludźmi w celach turystycznych. W górę i w dół, po całym lotnisku. Dobrze się przy tym bawiłeś, co? Ale jak ty możesz latać, skoro nie masz skrzydeł? O, doskonałe pytanie. Żeby wzbić się w górę, wykorzystuję łopaty wirnika. Gdy obracają się bardzo szybko, napierające na nie powietrze zostaje zepchnięte w dół, a wtedy ja mogę unieść się do góry. Jej, to niesamowite, helikopterze. Wygląda mi na to, że masz najlepszą pracę na świecie. To prawda, Henisiu. Choć często zastanawiam się, czy nie lepiej być helikopterem ratunkowym, zamiast wozić ludzi dla zabawy. Ratowałbym ich z opresji. Właśnie masz szansę do wykazania się. O, bardzo bym chciał, Henisiu, ale mój pilot steruje teraz balonem na gorące powietrze. Ach, gdyby w pobliżu był inny pilot gotów mi pomóc. Chyba właśnie wpadłem na świetny pomysł, wiesz? Ja mogę zostać pilotem helikoptera i razem będziemy ratować ludzi. To naprawdę świetny pomysł. Henisiu, helikopterze, kłopoty na farmie! Startujcie! Henisiu, to nasza pierwsza misja. Przygotuj się do startu! Robi się, helikopterze! Robi się! Henisi i helikopter lecą na ratunek! Cześć, stary samochodzie! Wszystko w porządku? Niestety nie, Henisiu. Wyobraź sobie, że jechałam na wesele, ale pomyliłam drogę i ugrzęzłam w błocie. Strasznie przepraszam. Nie szkodzi, błoto dobrze robi na skórę. Trzymaj się, stary samochodzie. Już za chwilę znajdziesz się na dobrej drodze. Jesteś gotowy pomóc? Gotowy, Henisiu. Och, Henisiu, pięknie ci dziękuję. Niestety muszę jechać, żeby nie spóźnić się na tort. Henisiu, helikopterze, ludzie w przewróconej ciężarówce potrzebują pomocy. Okręt utknął w doku, a osioł został uwięziony na środku morza. Lećcie już! Nie ma chwili do stracenia! Ruszajmy! Cześć, ciężarówko! Wow! Dzięki, Henisiu! Cześć, okręcie podwodny! Dzięki, Henisiu! Cześć, ośle! Dzięki! Henisiu, helikopterze, świetnie sobie radzicie! Ale jeszcze jedno zadanie. Musicie uratować plecak, który utknął w górach. Lećcie już! O, to prościzna. Uważaj, Henisiu! Lecimy prosto w burzę śnieżną. Henisiu, plecak jest tutaj! Szybko, Henisiu! Trzymaj się, plecaku! Zaraz cię wyciągniemy! Gotowy, Henisiu? Trochę w lewo, ciut w prawo, już prawie i skacz! Bardzo dziękuję za uratowanie. To był ostatni raz, kiedy sam wybrałem się w góry. Nie ma za co, plecaku. Wszystko dobrze się kończy, gdy akcję prowadzi pilot Henisz i dzielny helikopter ratunkowy. Tak! Dzień, w którym Henisz poznał helikopter i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał helikopter, znalazł przyjaciół i świetnie bawił się. Nie woła, helikopterze. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, że pomogłeś mi wziąć udział w akcji ratunkowej. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henis poznał... BMX-ie. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj czujesz? Absolutnie odlotowo, Henisiu. Uwielbiam spędzać czas w sklepie rowerowym, bo mogę ćwiczyć swoje triki na oczach moich dwukołowych kumpli. Cześć, Henisiu. Cześć, rowery. Bardzo ci zazdroszczę, BMX-ie.
Nad jakimi trikami pracujesz? Fajnie, że pytasz. Na początku był bar spin. Woohoo! Dalej bunny hop. I w końcu coś dla zaawansowanych. Mój ulubiony klasyczny trik, jazda na jednym kole. Jej, BMX-ie, to są najlepsze triki, jakie widziałem. Życie roweru BMX musi być niezwykłe. Zgadza się, Henisiu. Tylko że widzisz, czasami zamiast ćwiczyć fajne triki, wolałbym spróbować czegoś innego. Od dawna marzę, żeby wziąć udział w Tour de France. Jak szosowy rower wyścigowy. Bonjour, Harry. Bonjour, rowerze szosowy. Co to jest Tour de France, BMX-ie? Tour de France, Henisiu, to najstarszy i ciągle najważniejszy wyścig kolarski na świecie. Kolarzy ścigają się po ulicach, na obrzeżach miast, w górach i kończą w stolicy Francji, Paryżu. To wystartuj w nim. Chciałbym, ale spójrz na mnie. Moje kółka są małe, rama gruba, nie mam przerzutek. Bez kolarza, który pomógłby mi pedałować, odpadnę na pierwszej górze. Gdyby był jakiś kolarz. Chyba właśnie wpadłem na świetny pomysł, wiesz? Ja mogę zostać kolarzem i razem weźmiemy udział w wyścigu Tour de France. Świetny pomysł, Henisiu. Henri, BMX-ie, cieszę się, że wam się udało. Jesteście gotowi na wielki wyścig? Jasne, panie rowerze szosowy. Mam strój kolarza, bidon z wodą i oczywiście kask. Très bien, Henri. Bardzo dobrze. Do zobaczenia na mecie. Szybko, Henisiu. Za chwilę będzie start. Skakuj. Gotowi? Do startu? Gazu, gazu, gazu! Ruszamy! Cześć, winnico. Cześć, Henisiu. Cześć, Alpy. Bonjour, Henri. Cześć, wieżo Eiffla. Bonjour, Henri. Co za wyścig. Jesteście godnymi przeciwnikami. Kto pierwszy na ten szczyt? Henisiu, pokaż, na co cię stać. Brawo, Henisiu, już prawie jesteśmy. Sacre bleu. Dalej już nie dam rady. Udało nam się. Następny punkt, linia mety. Uhu! Świetnie nam idzie, Henisiu. Jesteśmy pierwsi. Teraz już nic nie może nas zatrzymać. O-o! A to pech. Mamy dziurę w dętce. Wyciągnij zestaw do łatania dętek. Zestaw do łatania dętek? Nie mam ze sobą czegoś takiego. O nie, Henisiu, to katastrofa. Nie ukończymy wyścigu tylko z jednym sprawnym kołem. Co my teraz zrobimy? Nie martw się, BMX-ie. Chyba mam pomysł. Świetnie to wymyśliłeś. Nie tylko ukończyliśmy wyścig, ale zrobiliśmy to w wielkim stylu. Czułem, że damy radę, ale nie udałoby się nam bez twoich wspaniałych trików. Dzień, w którym Henisz poznał BMX-a i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał BMX-a, znalazł przyjaciół i świetnie bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, BMX-ie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dzięki za pomoc w udziale w Tour de France. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisz poznał... deskę surfingową! Cześć, desko surfingowa. Siema, Henisiu. Jak się dzisiaj czujesz? Nie mogę, stary, narzekać. Słońce świeci, fale pluskają o brzeg i czuję, jak piasek łaskocze mnie w płetwę. Zapowiada się kolejny czadowy dzień na plaży. Desko surfingowa, czy nie lepiej ci w wodzie zamiast tu na plaży? O nie, Henisiu. Teraz cierpliwie czekam na idealną falę. Taką jak tamta? Cześć. Dokładnie na taką. Deski w górę. Jej, desko surfingowa.
To była największa fala, jaką dotąd widziałem. Jeżeli ta wydawała ci się duża, to poczekaj na super kuper wielką falę zagłady. Na super kuper wielką falę zagłady? Tak jest, Henisiu. To największa, najwyższa, najdłuższa, najszybsza fala nad falę. I jeszcze nikt nie odważył się jej złapać. Dam głowę, Desko, że ty dałabyś radę. Z przyjemnością. Ale mój surfer musiał iść przebrać się, bo miał piasek w kąpielówkach. A sama nigdy nie będę w stanie złapać takiej fali. O, gdyby jakiś inny surfer mi pomógł. Desko, chyba mam świetny pomysł. Będę surferem. Możemy razem surfować i złapać tę super kuper wielką falę zagłady. To naprawdę świetny pomysł. Dzięki, Desko. Chyba powinienem cię uprzedzić, ale ja nie potrafię surfować. Za to dobrze pływam. O, to się nie martw, Henisiu. Zaczniemy od początku. Podaj mi dobry smar. Sprawię, że twoje stopy nie będą się ślizgać, jak się trochę zmoczą. A teraz połóż się i wiosłuj w stronę fali. O tak? Właśnie tak, Henisiu. A jak zobaczysz nadciągającą falę, musisz wskoczyć szybko na deskę i płynąć w stronę brzegu. Hop! Henisiu, nawet się nie obejrzysz, jak będziesz płynął na tej super kuper wielkiej fali zagłady. I spójrz, widzę, że właśnie zbliża się kolejna fala. Wobec tego nie ma chwili do stracenia. Ruszajmy! Cześć, delfinie! Cześć! Henisiu! Cześć, Mewo! Cześć, Henisiu! A? Cześć, żółwiu! Cześć, Henisiu! No i jesteśmy. Teraz wystarczy tylko zaczekać na super kuper wielką falę zagłady. Desko, spójrz! Chyba ją widzę! Masz rację, Henisiu. 3, 2, 1, wiosłuj! Doskonale! A teraz stań! Robi się, desko surfingowa! Robi się! No i jazda! Jej, to było niesamowite, desko! Nie mogę uwierzyć, że właśnie płynęliśmy na super kuper wielkiej fali zagłady! Niestety, to nie była super kuper wielka fala zagłady. To dopiero jest super kuper wielka fala zagłady! Ratuj się, kto może! Dasz radę, Henisiu! Trzymaj się, Henisiu! Do brzegu! Hurra! Jednak nam się udało! Złapaliśmy super kuper wielką falę zagłady! Tak jest, desko surfingowa, ale nie zrobiłbym tego bez twojej pomocy. A teraz, kto ma ochotę na grilla na plaży? Ja! Dzień, w którym Heniś poznał surfingową deskę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał surfingową deskę, znalazł przyjaciół i świetnie bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, desko surfingowa. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki za pomoc w złapaniu super kuper wielkiej fali zagłady. Nie ma za co. Miłego dnia. Do zobaczenia, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Heniś poznał... autobus! Cześć, autobusie. Cześć, Henisiu. Jak się dziś czujesz? Czuję się wspaniale, Henisiu! Nie można sobie wymarzyć lepszego życia niż życie autobusu wycieczkowego! Przemierzam ulice Londynu, zaglądam do jego zaułków. To bardzo piękne miasto! Cześć, Henisiu! Witam wszystkich! A ciebie? Co do nas sprowadza? Chcesz zwiedzić Londyn? Jasne, autobusie. Mam przewodnik i kanapki. Brakuje mi tylko biletu autobusowego. Jeden ulgowy, proszę. Och, z przyjemnością sprzedałbym ci bilet, ale nie miałbyś z niego pożytku. Pociąg, którym miał przyjechać mój kierowca, zepsuł się, więc musiałem odwołać dzisiejszą wycieczkę. To okropna wiadomość. Czy ktoś mówił, że wycieczkę odwołano?
Szykowaliśmy się na nią od wielu tygodni. Przyjechaliśmy z tak daleka. O, rety, Henisiu, spójrz na tę kolejkę. Wygląda, jakby pół świata przyjechało na wycieczkę. O, gdyby był inny kierowca, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, autobusie. Ja mogę zostać kierowcą i razem zabierzemy tych turystów na najlepsze zwiedzanie Londynu wszechczasów. Istotnie świetny pomysł, Henisiu. Szanowni turyści, proszę zająć miejsca, ponieważ za chwilę ruszamy. Zapraszam! Dziękuję, dziękuję. Miło was widzieć. Dobrze, że przyszliście. Henisiu, nie zapomnij o pasie bezpieczeństwa. Tak, szefie. Robi się. Drodzy pasażerowie, witajcie na superbombowej wycieczce turystycznej po Londynie. Pierwszy przystanek London Eye. Wszyscy gotowi? Gotowi, Henisiu. A więc ruszajmy! Cześć, London Eye. Cześć, Henisiu. London Eye ma wysokość 45 słoni i może zabrać aż 800 pasażerów. Cześć, Elizabeth Tower. Dzień dobry, Henisiu. Na tę wieżę Elżbiety zazwyczaj mówi się po prostu Big Ben, bo właśnie takie imię nosi wielki dzwon zawieszony w wieży. A dzwoni on co godzinę. Cześć, Pałacu Buckingham. Cześć, Henisiu. Pałac Buckingham jest domem królowej Wielkiej Brytanii. Jeśli na maszcie powiewa flaga, to znaczy, że królowa jest w domu. Świetnie się spisujesz, Henisiu. Mamy jeszcze jeden przystanek. Najwyższy budynek w całej Wielkiej Brytanii. The Shard! Uwaga, turyści! Przygotować aparaty. Następny przystanek The Shard! No nie, Henisiu, widzisz tę mgłę? Widzę, autobusie, bo niczego nie widzę. I co teraz zrobimy? W takich warunkach nie znajdziemy wieżowca, nawet gdybyśmy pod nim stali. Nie zakończymy wycieczki bez ostatniej atrakcji. Nie martw się, autobusie. Chyba mam pewien pomysł. Co my tutaj robimy, Henisiu? Wyjechaliśmy daleko za miasto! Mówiłeś, że The Shard jest najwyższym budynkiem w całym Zjednoczonym Królestwie, a więc spójrz tam! Cześć! To on, Henisiu! The Shard! I patrz! Mgła zaczyna opadać! Stąd widać panoramę całego Londynu! To najlepsza wycieczka turystyczna wszechczasu! Ura! Tak się dzieje, gdy prowadzi Henisz kierowca autobusu! Dzień, w którym Henisz poznał autobus i ze wszystkim śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał autobus, znalazł przyjaciół i świetnie bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, autobusie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za pomoc w zorganizowaniu najlepszej wycieczki wszechczasów. Nie ma za co. I życzę wam miłego dnia. Pa, pa, Henisiu! Pa, pa! Już idę, mamo! Dzień, w którym Henisz poznał... muszkę! Cześć, panie muszko! Cześć, Henisiu, drogi chłopcze! Jak się dziś pan czuje? Wyśmienicie, Henisiu! Za chwilę wyczyszczą mnie i odprasują. No to ruszam! Czy wszystko w porządku? Trochę panem wstrząśnięto. Jest dobrze, Henisiu. Jestem wymaglowany, ale nie wstrząśnięty. Bycie muszką to chyba świetna zabawa. Zapraszają pana na wykwintne przyjęcia. Niestety życie muszki nie jest usłane różami, jak niektórzy myślą. Jeśli nie spadnie na mnie kawałek tortu weselnego, to zostanę wysmarowany makijażem na szkolnym balu. Jej, współczuję panu. Choć raz chciałbym wziąć udział w super fascynującej misji specjalnej ze specjalnym agentem. Wtedy zamiast dać się poplamić, mógłbym uratować dzień. Gdyby tylko był gdzieś uprzejmy agent z klasą, który chciałby mi pomóc. Właśnie wpadłem na świetny pomysł, panie muszko.
Ja mogę zostać tym uprzejmym, tajnym agentem z klasą. I razem udamy się na super fascynującą misję specjalną, by uratować dzień. Henisiu, to istotnie świetny pomysł. Agencie Henisiu, uprzejmie proszę o uwagę. Wredny koteczek ukradł klejnoty koronne i ukrył je w tajnej bazie zagłady na wyspie. Jeśli się zgodzisz, to będziesz musiał dotrzeć na tę wyspę, włamać się do skarbca i odzyskać skarby. Ja się zgadzam! Co za przygoda! Uhu! Ha! Cześć, agencie manekinie kierowcy! Cieszę się, że dotarłeś, agencie Henisiu. Słuchaj, nie możesz udać się na super fascynującą misję specjalną bez kilku super gadżetów. Och, uwielbiam gadżety! Pójdźcie za mną. Te buty wyglądają jak całkiem zwyczajne, ale gdy stuknę obcasami, zamieniają się w odrzutowe narty. Niesamowite! Tutaj mamy zwyczajnie wyglądający zegarek, ale gdy nacisnę ten guzik, będzie strzelał laserem. Gorący towar. I wreszcie mój faworyt, auto agenta specjalnego. Ma fotel katapultę. Manekin kierowcy zawsze był bardzo lotny. Agencie manekinie kierowcy, ciekawi mnie, co robi ten gadżet. Czy odpala rakiety, zatrzymuje czas, a może zamienia się w maszynę do lodów? To pilot do telewizora, agencie Henisiu. Wszędzie go szukałem. Uwaga! 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 Alarm daje znak do rozpoczęcia super fascynującej misji specjalnej. A więc nie ma chwili do stracenia, panie Muszko. Agent specjalny Heniś gotowy do akcji! Uhu! Ja! Spójrz, Muszko. Klejnoty koronne są przed nami. Bądź ostrożny, agencie Heniś. Czy ktoś ma ochotę na popcorn? Popcorn? Agencie specjalny, co tutaj robisz? Mam ocalić was przed pazurami wrednego koteczka. Czy mówisz o nim? Wcale nie jest wredny. To najmilszy kot, jakiego znamy. No tak, przed chwilą zaprosił nas na maraton filmowy. Filmowy? Jak uprzejmie. Was także zapraszam, agencie Henisiu, ale nigdzie nie mogę znaleźć pilota do telewizora. I teraz maraton jest zagrożony. Nie martw się, koteczku. Chyba mam na to radę. Udało ci się, Henisiu. Wszystko się udaje, gdy działa agent specjalny Heniś. Tak! Dzień, w którym Heniś poznał Muszkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał Muszkę, znalazł przyjaciół i świetnie bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, panie Muszko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję, że zabrałeś mnie na super fascynującą misję. Nie ma za co. Miłego wieczoru. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Kule do kręgli. Cześć, kulo do kręgli. Cześć, Henisiu. Jak ty się dzisiaj miewasz? O, nie narzekam, Henisiu. Cieszę się kolejnym relaksującym dniem na strychu wśród moich starych przyjaciół. Cześć, Henisiu. Cześć, przyjaciele. Życie na strychu musi być jak wspaniała przygoda. Słuszna uwaga. Jest tu tyle do zrobienia, że nigdy nam się nie nudzi. Czasami chodzimy na długie spacery po strychu. O, cudownie. Potem karmimy kaczki. Cześć, gumowe kaczki. Kła, kła. Wieczorkiem grzejemy się przy miłym cieple ogniska i opowiadamy historię o starych, dobrych czasach. Te dzisiejsze parasolki nie wiedzą, jakie mają lekkie życie. Za moich czasów krople deszczu były większe. Ohoho, to jeszcze nic. Za moich czasów, jak pamiętam, zimy były tak mroźne, że aż czas zamarzał. O, ja pamiętam, jak byłem nową kulą do kręgli, to wygrałem więcej trofeów niż zjadłem ciepłych obiadów, ale jednego nigdy nie zdobyłem. Super Cooper najlepszego trofeum w całym wszechświecie trofeów.
Dlaczego kulo do kręgli? Jeden kręgiel, Henisiu. Nie udało mi się strącić ostatniego kręgla. Ach, gdyby był tu kręglarz, z którym mógłbym wreszcie zdobyć to trofeum. Chyba wpadłem na świetny pomysł, kulo do kręgli. Mógłbym zostać kręglarzem. Wtedy moglibyśmy razem wygrać super kuper najlepsze trofeum w całym wszechświecie trofeów. To doskonały pomysł, Henisiu. Bim bom. Uwaga, za chwilę początek gry. Pierwsi na liście Henis i kula. Bim bom. To my, Henisiu. Podano nasze imiona. Nie możemy się spóźnić. Dobrze, kulo do kręgli. To chodźmy! Kulo do kręgli, chyba powinienem wspomnieć o tym wcześniej, ale ja w zasadzie nigdy wcześniej nie grałem w kręgle. Nie ma sprawy, Henisiu. Wystarczy chwycić mnie trzema palcami, używając tych dziurek. Następnie podejść do linii, ugiąć kolana i rzucić mnie na tor tak, żebym strącił jak najwięcej kręgli. O, ale uważaj, jestem bardzo ciężki. Dobrze, kulo do kręgli. Zaczynamy! O, moje gratulacje, Henisiu. Mamy strajka. Strąciłeś wszystkie kręgle w pierwszym rzucie. To świetnie. Czy to znaczy, że już wygraliśmy? Nie tak szybko, Henisiu. Musimy jeszcze wykonać wiele rzutów. W takim razie nie ma czasu do stracenia. Grajmy dalej. To, że do kręgli. Jesteś gotowy? Gotowy, Henisiu. Dziękuję, podajniku kul. Nie ma za co, Henisiu. Kręgle gotowe? Gotowe, Henisiu. Świetnie ci idzie, Henisiu. Musimy jeszcze tylko strącić ostatnie 10 kręgli i wygramy trofeum. Spokojnie, Henisiu. Mamy na to 2 rzuty. Dobrze, kulo do kręgli. To do dzieła! O nie, Henisiu! Nie strąciłem jednego kręgla! Nie denerwuj się, kulo do kręgli! Przecież został nam jeszcze jeden rzut! Wiem, Henisiu, ale kiedy zostaje ostatni kręgiel, tak strasznie się denerwuję, że zawsze chybiam! Zdaj się na mnie, kulo do kręgli! Wow! Fiu! Mało brakowało! Upadłbym! Udało się, Henisiu! Strąciliśmy wszystkie kręgle, a to oznacza, że wygraliśmy super kuper najlepsze trofeum w całym wszechświecie trofeów. Zgadza się, kulo do kręgli, ale najlepsze jest to, że świetnie się bawiliśmy. Kto chce zagrać jeszcze raz? Ja! Dzień, w którym Henis poznał kulę do kręgli i ze wszystkimi śmiał się w głos. Woła kulo do kręgli. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi wygrać super kuper najlepsze trofeum w całym wszechświecie trofeów. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał. Gąsienice. Dziewięć, osiem, siedem. Cześć, gąsienico. Cześć, Henisiu. Sześć. Jak się miewasz, gąsienico? Pięć, cztery. Jak zwykle bardzo dobrze. Spędzam kolejny ładny dzień w ogrodzie pełnym przepysznych liści. Gąsienico? Tak, Henisiu? Czemu odliczasz od tyłu? Bawię się z bratem w chowanego. On się chowa, a ja szukam. Ale on nie ma szans. Trzy, dwa, jeden... Uwaga, szukam! Może schował się w tym kwiatku? Przepraszam, zbieram nektar! A może pod kamieniem? O, cześć, gąsienico! Idę, o tam! Może za tym żukiem? Za mną raczej nic nie ma! Nigdzie go nie ma. Chyba trudniej będzie go znaleźć, niż myślałam. Ja też bardzo lubię się bawić w chowanego. Jak chcesz, to ci pomogę. Dzięki za dobre chęci, ale ty jesteś zbyt duży. Niechcący mógłbyś kogoś rozdeptać. O, gdybyś był taki mały jak my, owady, to byś mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, gąsienico. Mógłbym skurczyć się do rozmiarów owada
i razem poszukalibyśmy twojego brata. To naprawdę świetny pomysł, Henisiu. Dziękuję, Gąsienico. To zacznijmy szukać! Dzień dobry, pająku. Cześć, Henisiu! Cześć, Gąsienico! Przyszliście przyłączyć się do moich porannych ćwiczeń? Chętnie, ale nie dzisiaj, pająku. Bo teraz właśnie bawimy się w chowanego. Szukamy brata Gąsienicy. Widziałeś go? Jest zielony, jak ja. Ma wiele nóg, jak ja. O, i uwielbia jeść liście. Jak ja. Niestety nie widziałem go, ale dużo dobrych kryjówek jest. O, tam. Super. Dzięki, pająku. Pa. Tam też jest dużo dobrych kryjówek. O. I tam też. I tam. I tam też. O, zajrzyjcie też tam. Tak sobie myślę, że mógł się schować wszędzie. O nie, Henisiu, pająk ma rację. Mój brat może być wszędzie. Co mamy robić? Nie martw się, Gąsienico. Jak się postaramy, to na pewno go znajdziemy. Wystarczy tylko rozglądać się za czymś, co jest zielone, ma wiele nóg i uwielbia jeść liście. Spójrz, tam jest coś zielonego. O, to tylko mszyca. Cześć, Henisiu. Patrz, tu idzie coś, co ma bardzo, bardzo dużo nóg. O, to tylko krocionóg. Cześć, Henisiu. Czekaj, chyba słyszę, jak ktoś przeżuwa liście. O, to tylko ślimak. Cześć, Henisiu. Nie mamy dzisiaj szczęścia. Przegrywamy, Henisiu. Do tego zbiera się na burzę. Zaraz spadnie deszcz. Nie martw się, Gąsienico. Trochę deszczu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Chyba, że jest się małym jak owad. W nogi! Mama! Gąsienico, gdzie byłaś cały dzień? Bawiliśmy się w chowanego. Szukamy... Twojego brata? No właśnie. I nigdzie nie możemy go znaleźć, motyla mamo. Jest bliżej niż myślicie. Dokładnie wisi tuż nad wami. Wow! Henisiu, on zmienił się w poczwarkę. Nic dziwnego, że nie mogliśmy go znaleźć. Co to jest poczwarka? Widzisz, Henisiu, przepoczwarzenie to już ostatni etap rozwoju owada, bo gdy gąsienica naje się dosyta, przepoczwarza się w larwę, by po 10-15 dniach przeobrazić się w motyla. Rety, niesamowite! Gąsienico, to znaczy, że ty też niedługo zamienisz się w motyla. Wiem, Henisiu, i nie mogę się doczekać. W takim razie lepiej idź spać, bo im szybciej zaśniesz, tym szybciej obudzisz się jako motyl. Yeah! Dzień, w którym Henisz poznał gąsienicę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał gąsienicę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, gąsienico, albo raczej motylu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki, że pomogłeś mi znaleźć brata. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, 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 Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał... Imbryczek. Cześć, Imbryczku. Cześć, Henisiu, moja kostko cukru. Jak się dziś miewasz? O, wyśmienicie, Henisiu. Uwielbiam pchle targi. Nigdy nie wiesz, jaki skarb ci się trafi. A czego ty szukasz? Szukam serwisu do herbaty dla mamy, bo urządza dziś popołudniową herbatkę. O, ja i mój serwis urządzaliśmy cudowne popołudniowe herbatki. Podawaliśmy wypieki z rodzynkami i z kremem. No to może... przyłączysz się do nas. O, chciałabym, Henisiu, ale jestem tu całkiem sama. Imbryczek bez serwisu nikomu się nie przyda. O, Rety, co się stało z twoim serwisem do herbaty? Zaniesiono go do antykwariatu, bo widzisz, antyki takie jak ja bywają cenne. Ja zostałam tu przez przypadek. Bardzo ci współczuję, Imbryczku. A co to jest antyk? Antyk, Henisiu, to zabytkowy przedmiot, który ma ponad 100 lat. Jest częścią kolekcji lub należy do rzadkości. O, gdyby tu był jakiś antykwariusz, który zabrałby mnie do antykwariatu i pomógł mi odnaleźć serwis. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Imbryczku.
Mogę zostać antykwariuszem, bo mogę ci odnaleźć serwis i razem urządzimy popołudniową herbatkę. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, Imbryczku, ale po kolei. Co to jest serwis do herbaty? Widzisz, Henisiu, to naczynia, których potrzebujesz do przyjęcia przy herbatce. Czyli filiżanki i spotki do herbaty. Dzbanuszek na mleko, cukierniczka, miseczka na herbatniki i taca na herbatę. Czy ktoś wspominał o tacy? To co? Tu jesteś! Jak miło cię znowu widzieć! O, cześć! O, kim jesteś? To ja! Imbryczek z serwisu do herbaty. Nie pamiętasz mnie? Och, tak, oczywiście. Ale jestem zapominalska. Cześć, taco! Urządzamy dziś popołudniową herbatkę, ale brakuje nam reszty serwisu. Widziałaś go może? Resztę serwisu? Tak. Zostawiłam go w specjalnym miejscu, żeby się nie zgubił. O, to dobra wiadomość. Gdzie on stoi? Gdzie co? Serwis. O, tak, serwis. Nie, niestety nie pamiętam, ale na pewno jest gdzieś w tym antykwariacie. Na saszetki herbaty, Henisiu. Ten antykwariat jest większy niż się spodziewałam. Odnalezienie serwisu zajmie nam cały dzień. Nie martw się, Imbryczku. Jeśli zwrócimy się do innych antyków o pomoc, szybko znajdziemy twój serwis. Cześć, rycerska zbrojo! Czy rzucił ci się w oczy zabytkowy serwis do herbaty? Królu Hendryku, jest mi niezmiernie przykro, wasza królewska mość, lecz nie widziałem. Cześć, zegarze! Czy widziałeś może gdzieś zabytkowy serwis do herbaty? Żałuję, Henisiu, ale nie miałem czasu szukać serwisu do herbaty. Cześć, plastikowy szkielecie! Czy widziałeś tu gdzieś serwis do herbaty? Niestety nie, Henisiu! Cały dzień koncentrowałem się na utrzymaniu głowy na karku! Pytaliśmy wszystkich, ale nikt nie widział serwisu, do którego należy. O, nie martw się, Imbryczku! Przecież nie mógł go gdzieś wyparować! To jest trop! Dzięki! Szukajmy tam! Cześć, Henisiu! Ale Henisiu, serwis jest tak wysoko, że potrzebujemy pomocy, żeby go nie zbić przy zdejmowaniu. Ktoś mówił, że potrzebuje pomocy? O nie, znowu! Za chwilę serwis rozbije się na 1000 kawałeczków. I co ja zrobię? Nie bój się, Imbryczku. Myślę, że damy sobie radę. Dzięki, Henisiu! Moje gratulacje, Henisiu! Odnalazłeś serwis i uratowałeś go przed rozbiciem! Dzięki, Imbryczku! Jesteśmy gotowi na popołudniową herbatkę! Dzień, w którym Henisz poznał Imbryczek i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Imbryczek, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się! Nie woła, Imbryczku. Lepiej chodźmy. Nie chcę się spóźnić na jej przyjęcie przy herbatce. Słusznie, Henisiu. Jeszcze raz dziękuję za odnalezienie serwisu, do którego należy. Nie ma za co, Imbryczku. Zapraszam na przyjęcie u mojej mamy. Hurra! Dzień, który Henisz poznał. Buty do biegania. Buty do biegania. Cześć, Henisiu. Jak się dziś czujecie? Jak mistrzowie, prawda, Bucie? Zgadzam się z tobą. Odpowiada nam mieszkanie w sklepie sportowym. Możemy tu biegać na bieżni, podnosić ciężary albo poodbijać piłkę, kiedy mamy ochotę. Czy zawsze jeden kończy zdanie za drugiego? Jasne, że tak. Lubimy kończyć zdanie jeden za drugiego, bo my jesteśmy przyjaciółmi na zawsze! Wow, jesteście w ciągłym ruchu, więc na pewno macie świetną formę. Założę się, że brałyście udział w wielu zawodach. Przykro przyznać, ale nigdy nie wzięliśmy udziału w żadnych zawodach, prawda, Bucie? Prawda, Bucie, bo nigdy nie opuściliśmy tego sklepu. Serio? To czemu nie zorganizujecie zawodów tutaj, w sklepie? Na pewno będziecie się świetnie bawić i może nawet zdobędziecie medal! Uważam, że byłoby fajnie, ale bez konkurentów to nie ma sensu. Gdyby był jakiś sportowiec, który by nam pomógł? Chyba wpadłem na świetny pomysł, wiecie, Buty?
Zostanę sportowcem i wtedy razem przystąpimy do zawodów. Doskonały pomysł, Henisiu! Zgoda, Henisiu. Ale po kolei. Zaczniemy od rozgrzewki. Od rozgrzewki? Co to jest rozgrzewka? Przed zawodami rozgrzewamy się, żeby krew z serca dotarła do wszystkich mięśni. I trzeba się też porozciągać, żeby uniknąć kontuzji. Najpierw biegamy w miejscu. O tak? Właśnie, Henisiu. Następnie wyciągamy się. A na zakończenie... Nasze ulubione... Rozluźnianie się! Uwaga, zawodnicy! Za chwilę start do biegu na 100 metrów! Na miejsca? Buty gotowe? Gotowe, Henisiu! Na mój gwizd? Start! Cześć, linio mety! Cześć, Henisiu! Cześć, poprzeczko! Cześć, Henisiu! Cześć, kulo! Cześć, Henisiu! Brawo, buty do biegania! Biegliśmy najszybciej, skoczyliśmy najwyżej i pchnęliśmy kulę najdalej! To znaczy, że pora na ostatnią konkurencję? Bieg przez płotki! Cześć, Henisiu! Cześć, płotki! Powodzenia, Henisiu! Powodzenia, buty do biegania! Niech wygra lepszy biegacz albo but! Na miejscu? Gotowi? Start! Świetnie ci idzie, Henisiu! Tobie też, bucie! Dzięki, bucie! Raz, dwa i hop! Prowadzę, ale do mety jeszcze kawałek. Dasz radę, Henisiu, jestem blisko. O nie! Bucie, uderzyłem się w nosek. Ja też, bucie do biegania. Nie damy rady dobiec do mety. A co ty tu robisz? Wygraną miałeś w kieszeni. Fajnie jest wygrywać, ale ważniejsza jest pomoc przyjaciołom w potrzebie. Razem zaczęliśmy ten wyścig i razem go skończymy. Udało się! Dotarliśmy do mety i ukończyliśmy wyścig. Dzięki, Henisiu! Nie ma za co, buty do biegania. Od tego są przyjaciele. Hurra! Dzień, w którym Henisiu poznał buty do biegania i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał buty do biegania, sam z przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, wiecie, buty? Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że was poznałem. Cała przyjemność po naszej stronie, prawda, bucie? Prawda, bucie do biegania. Dziękujemy, że pomogłeś nam pierwszy raz wziąć udział w zawodach i zdobyć medal. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu! Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisiu poznał. Płótno malarskie. Płótno malarskie. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Jak zwykle świetnie. Jestem taki radosny, że mogę mieszkać w galerii sztuki w otoczeniu najwybitniejszych dzieł, jakie stworzono na świecie. Rety, jaki wielki zbiór obrazów. W tej sali wiszą tradycyjne obrazy olejne. Portret, krajobraz i martwa natura. Cześć, Henisiu. A to są przykłady sztuki nowoczesnej. Abstrakcja i pop art. Cześć, Henisiu. Cześć, obrazy. Płótno, to jest niezwykle ciekawe. Nie wiedziałem, że jest aż tyle rodzajów malarstwa. Ale jak to się stało, że mieszkasz tu, a nie wisisz na ścianie jak twoi przyjaciele? Och, spójrz na mnie, Elryś. Jestem zupełnie czyste, nudne, bez życia, pozbawione koloru i zmysłu artystycznego. Nie ma żadnego powodu, żeby mnie powiesić w galerii. Gdyby był tu jakiś artysta, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, płótno. Mogę zostać malarzem i razem spróbujemy stworzyć dzieło sztuki. Doskonały pomysł, Elryś. Od czego zacząć? Co najpierw? Będziemy potrzebowali farb. Cześć, Henisiu, jestem czerwona. Ja niebieska. A ja żółta.
razem tworzymy... Kolory podstawowe! Kolory podstawowe? To brzmi bardzo poważnie, prawda? Bo tak jest, Henryś. Mieszając kolory podstawowe, można stworzyć wiele innych kolorów. Czerwony z żółtym daje? Pomarańcz! Żółty z niebieskim daje nam? Zieleń! Niebieski i czerwony dają? Fiolet! To jak czary! Teraz mamy dużo kolorów. Muszę jeszcze tylko zdecydować, co namaluję. Co byś powiedział na autoportret? Autoportret? Co to takiego? Malując autoportret, uwieczniasz samego siebie. Mam doskonały pomysł, płótno. To zacznijmy malować! Cześć, pędzlu! Cześć, Henisiu! Cześć, sztalugo! Cześć, Henisiu! Cześć, słoiku z wodą! Cześć, Henisiu! Ostatnie patnięcie i gotowe! Co ty na to? Pięknie, Henryś! Naprawdę najlepszy autoportret, jaki widziałam! Ale chyba czegoś tu brakuje. Powiedz, czego brakuje. Każde dzieło sztuki powinno zostać podpisane. Dzięki temu wszyscy będą wiedzieli, kto je namalował. Podpisz się! Robi się, płótno! Robi się! Uważaj, Henryś! Wow! Mało brakowało, płótno. Płótno? O nie! Strasznie cię przepraszam! Zniszczyłem cię! Zniszczyłeś? Wprost przeciwnie, Henryś! Wyglądam wspaniale! Te kolory, ta faktura, witalność, perfekcja! Twój obraz to jest dzieło sztuki! Dzieło sztuki? Nie przypuszczałem! Znam się na tym, Henryś! W takim razie pozostaje mi do zrobienia jedna rzecz. Jeszcze odrobinę w lewo? Tak, może być. I co o tym myślisz? Czuję się tu fantastycznie! Ale nie zapomniałeś o czymś? O, oczywiście! Muszę się podpisać! Jej! Dzień, w którym Henisz poznał płótno malarskie i ze wszystkimi śmiał się głos. Dzień, w którym Henisz poznał płótno malarskie, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, wiesz, płótno? Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że dzięki tobie jestem teraz pięknym dziełem sztuki. Nie ma za co. Miłego dnia. Au revoir, Henry. Papa, już idę, mama.